Wartość wyrażenia 1 druga razy logarytm przy podstawie 3 z 15 minus logarytm przy podstawie 3 z pierwiastka z 5 jest równa. Żebyśmy mogli obliczyć, ile jest równa ta liczba, to znaczy wykonać odejmowanie tych dwóch logarytmów, to przede wszystkim musimy mieć w tych logarytmach takie same podstawy. I ten warunek jest spełniony. Zarówno pierwszy logarytm, jak i drugi logarytm oba mają podstawę równą 3, ale jeszcze oprócz tego, że mają takie same podstawy, to przed nimi nie może stać żadna liczba. Czyli krótko mówiąc, tej jednej drugiej sprzed logarytmu będziemy musieli się pozbyć, zanim wykonamy to odejmowanie. Skorzystamy tutaj z takiego wzoru, który mówi, że jeżeli jakiś logarytm, powiedzmy przy podstawie a, z jakiejś liczby b, mnożymy przez liczbę n, no to tą liczbę n możemy wrzucić do wykładnika liczby logarytmowanej b. Czyli napisać, że takie wyrażenie to jest to samo, co logarytm przy podstawie a z liczby b do potęgi n tej. No i my właśnie teraz posłużymy się tym wzorem, aby pozbyć się tej jednej drugiej sprzed tego naszego pierwszego logarytmu. To może od razu napiszmy. Zamiast tego wyrażenia logarytm przy podstawie 3 z 15 do potęgi 1 druga. Zgodnie z tym wzorem wrzuciliśmy 1 drugą sprzed logarytmu w wykładnik liczby logarytmowanej. Dla porządku jeszcze weźmy może liczbę, naszą liczbę, nową liczbę logarytmowaną w nawias. No i teraz tak, dalej mamy odejmowanie, piszemy minus ten drugi logarytm przy podstawie 3 z pierwiastka z 5. No i teraz będziemy mogli wykonać już spokojnie to odejmowanie. Może jeszcze zanim to zrobimy, to albo zamienimy sobie pierwiastek na potęgę, albo potęgę na pierwiastek. Skorzystamy tutaj z drugiego wzoru, który może też przytoczę, a mianowicie, że jeżeli mamy pierwiastek z jakiejś liczby a, to możemy inaczej napisać, że to jest a w potędze 1 druga. No i w drugą stronę tak samo. Jeżeli jakąś liczbę a podnosimy do potęgi 1 druga, to możemy to zapisać, że to jest to samo, co pierwiastek z liczby a. No i wzór ogólny tego typu, również dla pierwiastka n tego stopnia, jest następujący. Jeżeli mamy pierwiastek n tego stopnia z liczby a, no to wówczas to jest to samo, co a w potędze 1 n. Tutaj mamy stopień drugi, więc jest 1 druga, a jeżeli pierwiastek jest stopnia n tego, to jest 1 n. Z tego wzoru ogólnego jednak tutaj nie będziemy korzystać, ja go tylko tak podałem dla utrwalenia. Będziemy korzystali z tej najprostszej wersji, z tego najprostszego przypadku, gdy pierwiastek zwykły drugiego stopnia zamieniamy na potęgę o wykładniku 1 druga. Czyli zamieńmy może, zanim wykonamy jeszcze to odejmowanie, tą liczbę, czyli logarytm przy podstawie 3 przepiszę. I teraz zamiast 15 do potęgi 1 druga, to napiszemy sobie pierwiastek z 15, no i resztę bez zmian, minus ten drugi logarytm z pierwiastka z 5. No i teraz, gdy już mamy odejmowanie dwóch logarytmów o tej samej podstawie, przed logarytmami nie mamy żadnych liczb, no to możemy skorzystać ze wzoru, który mówi, że jeżeli odejmujemy właśnie takie dwa logarytmy o tej samej podstawie, to w wyniku tego otrzymujemy również logarytm o tej samej podstawie, czyli w tym przypadku o podstawie 3, natomiast liczbą logarytmowaną będzie iloraz tych liczb logarytmowanych, czyli tą liczbę dzielimy przez tą. Gdyby tu było dodawanie, to byśmy mnożyli tą liczbę przez tą, a przy odejmowaniu dzielimy, czyli napiszemy pierwiastek z 15 podzielić na pierwiastek z 5. No i dalej upraszczamy, ile to jest równe. Logarytm przy podstawie 3, dzielimy pierwiastki, 15 podzielić na 5, to jest po prostu 3. Czyli zostaje nam jeden pierwiastek z 3. No i teraz już możemy chyba spokojnie obliczyć, ile ten logarytm jest równy, to znaczy do jakiej liczby należy podnieść trójkę, do jakiej potęgi podnieść trójkę, aby w wyniku otrzymać pierwiastek z 3. No to jest właśnie ta jedna druga, o której już sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Jeżeli 3 podniesiemy do potęgi 1 druga, no to otrzymamy pierwiastek z 3. Ja to może napiszę jeszcze tu pod spodem. 3 do której potęgi da nam pierwiastek z 3, albo inaczej mówiąc właśnie, zamieniając pierwiastek z 3 na tą postać potęgową, 3 w potędze 1 druga. No oczywiście 1 druga. W kratkę musimy wpisać 1 druga, no i tyle wynosi nasz szukany logarytm. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C. Na koniec jeszcze może powiem, że równie dobrze można było to zadanie rozwiązać w taki sposób, że tutaj
ten pierwiastek z 5 zamienilibyśmy na 5 w potędze 1 druga i tą 1 drugą moglibyśmy wówczas zrzucić przed cały logarytm, a następnie wyciągnąć 1 drugą z pierwszego i z drugiego logarytmu przed nawias i wówczas wykonując dosyć podobne rachunki również doszlibyśmy do tego samego wyniku.